Wielce szanowni państwo, koleżanki i koledzy, drodzy studenci i doktoranci. 1 września bieżącego roku rozpoczęła się nowa kadencja władz naszej uczelni, w której na mocy państwa decyzji mam honor pełnić funkcję rektora. Tę zaszczytną godność powierzyli mi członkowie uczelnianego kolegium elektorów podczas zebrania wyborczego, które odbyło się 14 maja bieżącego roku. Pragnę serdecznie podziękować za zaufanie, którym zostałem obdarzony. Państwa zaufanie jest dla mnie zobowiązaniem do codziennej służby na rzecz naszych wspólnych spraw. Zobowiązanie to podejmuję z najwyższą pokorą. Pragnę wszystkich państwa zapewnić, że wraz z najbliższymi współpracownikami dołożymy wszelkich starań, aby kontynuować i twórczo rozwijać znakomite tradycje naszej uczelni. Dbać o jej harmonijny rozwój ku pomnażaniu dorobku i licznych sukcesów wspólnoty Wrocławskiej Akademii Muzycznej. Dziękuję za liczne dowody poparcia, życzliwości i sympatii, których tak wiele doświadczyłem i doświadczam. Słowa podziękowania pragnę skierować do osób pełniących funkcje kierownicze w minionej kadencji, które w ostatnich 4 latach z oddaniem i zaangażowaniem działały dla dobra naszej Akademii, kierując się troską i odpowiedzialnością za nasz wspólny los. Mam wielką nadzieję, że będę mógł liczyć na państwa wsparcie i pomoc. Wielce szanowni państwo, mijają kolejne dni, tygodnie, miesiące naszego życia w czasie pandemii. Nie wydaje się przesadne stwierdzenie, że świat, który pamiętamy sprzed kilku miesięcy, na naszych oczach w sposób radykalny zmienił się. Zmieniła się nasza codzienność, zmieniły się nasze nawyki, zachowania, pogodziliśmy się z szeregiem ograniczeń, wyrzeczeń, zrezygnowaliśmy na jakiś czas z szeregu swoich swobód, praw. Doświadczenie pandemii jest dla nas wszystkich czasem szczególnej próby. Zarówno cała ludzkość, jak i każdy z nas zdaje na co dzień wielki egzamin solidarności i odpowiedzialności. Pierwszy etap tego egzaminu już za nami, a wspólnota naszej uczelni zdała go znakomicie. Jestem pełen uznania i najwyższego szacunku dla wszystkich państwa, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, studentów, doktorantów. I bardzo uprzejmie pragnę państwu podziękować za codzienny trud pracy w nadzwyczajnych okolicznościach, w których żyjemy od wiosny tego roku. Oto 12 marca, gdy dowiedzieliśmy się o konieczności przejścia do trybu pracy zdalnej, z dnia na dzień wdrożyliśmy szereg narzędzi, które zapewniły przeniesienie na jakiś czas dydaktycznej aktywności naszej uczelni do rzeczywistości wirtualnej. W większości były to narzędzia czysto komunikacyjne, które pozwoliły na codzienny kontakt umożliwiający prowadzenie procesu dydaktycznego, także obserwację postępu prac, ich ocenę i weryfikację. Jestem zbudowany postawą naszych studentów i doktorantów. Wykazali państwo dużą dojrzałość w rozumieniu, z jak poważnym zagrożeniem zetknęliśmy się w sferze zdrowotnej. A przyjmując tymczasowy model kształcenia zdalnego, nie utracili państwo swej kreatywności, proponując wiele ciekawych inicjatyw. W sposób szczególny pragnę za to wszystkim państwu serdecznie podziękować. Przed nami nowy rok akademicki 2020/2021, który rozpocznie się już 1 października. Będzie on rokiem szczególnym, drogą powrotu do normalnego funkcjonowania naszej uczelni w nowej, wciąż jeszcze pandemicznej rzeczywistości. Jakkolwiek predykcje epidemiczne na najbliższe miesiące nie nastrajają optymistycznie, to jednak w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, podobnie jak w wielu innych uczelniach w naszym kraju, zmienimy podejście do walki z pandemią. Otóż z fazy, którą można nazwać fazą defensywną, polegającej na całkowitym zamknięciu uczelni i prowadzeniu kształcenia wyłącznie w trybie zdalnym, spróbujemy przejść do fazy ofensywnej. Planujemy, aby począwszy od 1 października wdrożyć nowy model organizacji kształcenia, umownie nazywany modelem hybrydowym, co oznacza, że umożliwimy, aby część zajęć dydaktycznych prowadzona była stacjonarnie w siedzibie uczelni w kontakcie bezpośrednim. W siedzibie uczelni umożliwimy prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych w małych zespołach do 4 osób, łącznie z osobą prowadzącą zajęcia. W formule zdalnej planowane jest prowadzenie wszystkich pozostałych zajęć. Uważam, że decyzja o możliwości prowadzenia zajęć indywidualnych w formule stacjonarnej ma niezwykle doniosłe znaczenie nie tylko dla jakości kształcenia, ale także dla ducha naszej akademickiej wspólnoty,
przywracając bowiem najcenniejszy element studiów artystycznych, w największym stopniu decydujący o ich wartości, a więc bezpośredniość relacji mistrz-uczeń, przywracamy zarazem wiarę w sens tego, co robimy i nadzieję na lepszą przyszłość, która przed nami. Umożliwienie prowadzenia zajęć indywidualnych w siedzibie uczelni w kontakcie bezpośrednim nie oznacza, że wszystkie zajęcia indywidualne będą tak prowadzone. Jeśli ktokolwiek z Państwa, nauczycieli akademickich, studentów, doktorantów, uzna, że z uwagi na swoje bezpieczeństwo zdrowotne wolałby, aby także w roku akademickim 2020 na 2021 odbywać zajęcia indywidualne zdalnie, stworzymy taką możliwość. A zatem każdy z Państwa samodzielnie dokona wyboru trybu odbywania zajęć indywidualnych. Proponowany model kształcenia przyjmiemy na razie na 6 tygodni, a więc od 1 października do 15 listopada. W tym czasie z uwagą obserwować będziemy sytuację epidemiczną we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, w naszym kraju. Nie możemy wykluczyć, że jej rozwój wymusi rewizję przedstawionej koncepcji. Pragnę Państwa poinformować, że zwróciłem się z prośbą do Państwa dziekanów poszczególnych wydziałów o przygotowanie i opublikowanie do 18 września na stronie internetowej naszej uczelni wykazów zajęć dydaktycznych, których realizacja możliwa będzie stacjonarnie w siedzibie uczelni oraz tych, które realizowane będą w formule zdalnej. Pragnę podkreślić, że wszelkie decyzje dotyczące organizacji procesu dydaktycznego podejmowane będą z najwyższą troską o zapewnienie każdemu z Państwa możliwie jak najbezpieczniejszych warunków kształcenia i pracy. Bezpieczeństwo zdrowotne było, jest i pozostanie dla nas wszystkich najwyższym priorytetem. Na stronie internetowej naszej uczelni, na której zaobserwowali Państwo już zapewne szereg zmian, sukcesywnie ukazywać się będą informacje, komunikaty dotyczące nowego roku akademickiego. Proszę uprzejmie wszystkich Państwa o śledzenie tych informacji. Ponadto proszę, aby wszyscy Państwo korzystali ze swoich akademickich skrzynek pocztowych w domenie amkl.edu.pl. Także tą drogą przekazywane będą bieżące informacje dotyczące pracy uczelni. Najbliższy rok akademicki będzie bez wątpienia rokiem szczególnym. Jestem jednak pewien, że wspólnie nie tylko pokonamy wszelkie bariery, ale łącząc się w działaniu i nadziei osiągniemy znacznie więcej. Wszystkim Państwu i Państwa najbliższym pragnę życzyć przede wszystkim dobrego zdrowia, ale także odwagi i wytrwałości w codziennych aktywnościach. Mimo trudnej obiektywnie sytuacji życzę Państwu pomyślnej realizacji zamierzeń artystycznych, naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. I pamiętajmy proszę, lepsze dni powrócą, a każdy dzień zbliża nas do tej perspektywy. Do zobaczenia w siedzibie naszej uczelni, ale i w kolejnym nagraniu. Już dzisiaj cieszę się na to spotkanie. Kłaniam się Państwu i bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.